Zimno i głodno i ciemno wszędzie. Józefie kochany, co z nami będzie? Buty poniszczyłam, zrób nie podam wiatr. Józefie kochany, jak iść przez ten świat? A wy skąd idziecie? Z dalekiej drogi. I pewnie bardzo bolą was nogi. Głodni, zmęczeni, a wicher wieje. Czy macie wy kogoś tutaj zlecenie? Nie! To się nie traci, właśnie bez mnie znaleźli warto. Ja mam schronienie w tym odgórniowym. Kamień spadł mi z serca, znaleźli schronienie. Co się działo dalej, będzie w drugiej scenie. Nie pora na spanie. Słychać od strony nieba przecudne śpiewanie. Thank you.
Katolonika Józefie kochany, Jezus się narodził od Boga ze sławy. Czy to słyszysz, to się zbliża do stajenki. Przybiegli pasterze do Betlejem szopy, uścisnąć dzieciątku maleńkiemu stopy. Przynieśli swe dary, pokłon mu oddali, razem z aniołami pięknie zaśpiewali. Thank you.
A ja mam wózek i sanki na głowę. Gdy urosnę większa, to się mi powoli. Goście nasi, że siedzicie tu na takim uczciwie. Jezus Pan błogosławił rodkom i uśmiechał, że jeszcze dzieci rosły, rosły, co zdrowo zachodzą. Pisze przy łóbku, niech będzie radość, u nich zaśpiewajmy kolędę do nocy. Kończą jasełka, a teraz życzenia zdrowia dobrego, dostatku, życia długiego w dodatku, sławy, potęgi, swobody i w niebie wiecznej nagrody. Pan Jezus przyszedł do nas wszystkich, nawet zbójnicy, kiedy usłyszeli o narodzeniu Pana Jezusa, to słyszeliśmy, zaczęli tańczyć pięknie i śpiewać, radować się, pewnie mnie zbujowali wtedy. To podziękowanie kieruję do dzieci z przedszkola miejskiego nr 183, kierowanego przez panią dyrektor Grażynę Koziarską, która zawsze co roku jest obecna i dzisiaj też już ją widziałem, miałem przyjemność przywitać. Program przygotowały panie Anna Młynarczyk, Małgorzata Głowacka, Wioletta Kucharska oraz studenci Akademii Muzycznej w Łodzi.
Ja już tę jasełkę widziałem w grudniu, byłem zaproszony do przedszkola. To też już od kilku lat to zaproszenie otrzymuję. Dzisiaj dokładnie nie mogę zobaczyć, ponieważ spowiadałem, a rodzice, dziadkowie tutaj tak zrobili mur szczelny, że nie mogę widzieć, ale słyszałem i za ten piękny śpiew i występ chciałem serdecznie dzieciom na ręce pani dyrektor podziękować.